uważałem, że jest potrzeba zrobienia serialu o Chopinie. Co do tego nikt nie miał żadnych wątpliwości, ale idea moja polegała na tym, żeby powstał film, którego autorami scenariuszy jest kilku pisarzy, między innymi Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski, no oczywiście Jarosław Iwaszkiewicz z racji swojej sztuki o Chopinie. No krótko mówiąc, żeby kilka osób napisało 7, 8, chyba w końcu było 9 opowiadań, z których z kolei 8, 9 reżyserów zrobi swoje filmy z 8 albo 9 aktorami w roli głównej. Ponieważ jak się przegląda te podobizny, dziwne, że za każdym razem Chopin wygląda zupełnie inaczej. I zupełnie inaczej wygląda na ostatniej fotografii, którą znamy. Bardzo zresztą smutnej, tragicznej fotografii. Krótko mówiąc, tak wyobrażałem sobie w swojej naiwności, że taki serial będzie ciekawy dla nas i dla świata, dla telewizji. Okazało się, że to jest nieprawda. Serial, w którym nie ma jednego aktora, który się ciągnie przez wszystkie odcinki, niezależnie czy jest nudny, czy się udał, czy nie. Jeden autor, który wszystko razem napisał lepiej czy gorzej, no i jeden reżyser konieczny. Sam Chopin nie jest dobrym materiałem, jeżeli tak można powiedzieć. Dobrym materiałem na film z tej prostej przyczyny, że jego życie było całkowicie podporządkowane jego sztuce. Nie ma polskiego artysty, który by tak dalece zorganizował, to jest dobre słowo, swoje życie, żeby napisać to wszystko, co miał do napisania. Chopin usunął spod swoich nóg, że tak powiem, wszystkie przeszkody. Oczywiście nie byłoby tak, gdyby został w Polsce. Gdyby został w Polsce, uplątałby się, jakieś opery by musiał napisać. Wymusiliby na nim wszystko. Ale ponieważ mieszkał w Paryżu, miał ten wspaniały dystans i to poczucie, że Pan Bóg dał mu szczególny dar i że on jest Panu Bogu i ludziom winny, żeby tego daru nie zmarnować. Krótko mówiąc, to jest nudny życiorys. Nudny. Grał na fortepianie, komponował. Miał jakąś przygodę z Georges Saint, ale niewiele z tej przygody z Georges Saint wynika. Trudno bardzo powiedzieć, bo żeby zrobić film, trzeba pokazać jakiś charakter. Jaki to jest charakter? No właśnie strasznie trudno przeniknąć to. Spotkałem się z Adamem Zamoyskim, który jest autorem wspaniałej, moim zdaniem najciekawszej biografii Chopina. I podsunął mi pewien rys charakteru Chopina, którego ja nie dostrzegałem dotychczas. Mianowicie, że Chopin był człowiekiem, który całe życie rwał się do życia. On i jako student Uniwersytetu Warszawskiego z kolegami gdzieś stale chciał przebywać. I potem jak przyjechał do Paryża, przecież bardzo szybko odniósł sukces, salony, wszystko. No ale niestety bardzo prędko okazało się, że powstanie 31 roku się skończyło, przyjechali oficerowie, szramy na twarzach, poranieni. No i kobiety odwróciły się od wspaniałego kompozytora ku prawdziwym mężczyznom, którzy przyszli z pola walki. No i myślę, że to całe życie właśnie tak wyglądało, że Chopin rwał się do życia, a życie w jakiś sposób go od siebie delikatnie odpychało. Dzięki czemu on miał dość czasu, dość skupienia, żeby wrócić do siebie, przeżywać to życie, że tak powiem, go odpycha i zamienić to w muzykę. No ale myślę, że tylko Proust potrafiłby napisać taką sylwetkę. Wyjeżdżasz? Zdecydowałeś się ostatecznie? Tak, ostatecznie. Wyjazd z tego domu po 10 latach naszej poufałości mógł mieć inny pretekst. Jesteś i byłeś zazdrosną mojego syna. Czy myślisz, że dzieci nie czuły całego fałszu naszej sytuacji? Nie zapominaj, że nasza poufałość datuje się od lat 9. Nie
nie zapominam. Czy myślisz, że mi się serce nie kraje, kiedy widzę cię bladego jak trup, kiedy w ciągu jednego wieczora odwiedzasz 3 lub 4 arystokratyczne salony? A jednak milczałam i milczę. Myślałam, że twoja muzyka przełożona na tony wielkiej orkiestry bez żadnej najmniejszej zmiany stanie się muzyką nowego człowieka. Myślałam, że będziesz grał dla ludu. Teraz muszę grać dla narodu. Nasze zapatrywania na rolę artysty w życiu narodu są tak odmienne. Jak Mickiewicz wyobrażałam sobie ciebie jako twórcę wielkiej opery narodowej w guście Meyerbera. Mickiewicz nie zna się kompletnie na muzyce. A jednak ubolewał nad twoim trybem życia. Błagał cię ze łzami w oczach, ażebyś zmienił tryb życia. I to było bardzo nietaktowne ze strony Mickiewicza. Czyż twoi przyjaciele nie znaleźli u mnie domu rodzinnego? Czyż nie niosłam im największego daru, jaki można ofiarować nieszczęsnym tułaczom, daru zrozumienia? Prędzej ja przestanę rozróżniać dur od mol, zanim Francuz zrozumie Polaka. Nareszcie wyraźnie powiedziałeś to, o czym chciałam już dawno mówić. Tak, to prawda, nie rozumiemy was. My tworzymy społeczeństwo inne niż wy. My mamy inną literaturę niż wy. A muzyka? Tak, tego my Francuzi także nie rozumiemy. Tak też myślę, nie rozumiecie. Nareszcie muszę ci powiedzieć, że w twojej muzyce za dużo dla mnie krwi i melancholii, zgrzytów i szelestów, szkieletów i łańcuchów. Mylisz się. To tylko pasaże, modulacje, akordy. Od 25 lat wyobrażam sobie właśnie tą scenę, która jest sceną rozstania Chopina z Jourcin i myślę, że ona się odbyła w pracowni Eugeniusza Delacroix, wielkiego francuskiego malarza, który malował portret podwójny Chopina i Jourcin i z pamiętników, z notatek wiemy, że sprowadził specjalnie do pracowni od Pleyela fortepian, tak żeby Chopin mógł siedzieć i komponować, grać na fortepianie, a on, żeby mógł namalować wspólny portret Jourcin i Chopina właśnie w takiej intymnej sytuacji, kiedy ona słucha jego muzyki. Zawsze myślałem, że wtedy właśnie nastąpiła jakaś sprzeczka, która spowodowała rozstanie tej pary. Portret nie był już dalej malowany i rzeczywiście w tym stanie niedokończonym pozostał. Twarz Chopina była o wiele bardziej wykończona i w pewnym momencie portret został przecięty, sprzedany osobno. Chopin, portret Chopina dostał się do Louvru, portret Jourcin gdzieś wędrował i trafił do jakiegoś prowincjonalnego muzeum. I myślę, że symbolizm tego rozdarcia, rozcięcia tego obrazu, że to jest fantastyczne dla filmu. Myślę, że to byłby może najpiękniejszy film o Chopinie i Jourcin, który zaczyna się i kończy na tym rozstaniu. Zaczyna się od ich rozstania, a kończy się na rozstaniu tego portretu, który rozcięty na dwie części znajduje się w zupełnie dwóch różnych muzeach i pokazuje. Jakaś głęboka przyczyna musiała być. Bardzo chciałbym zobaczyć tą scenę. Zawsze marzyłem o tym, że tą scenę właśnie będę mógł pokazać też i innym.